Namaste, to jest kolejna rozmowa z cyklu Nad brzegiem Ganges. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Dzisiaj ponownie moim gościem jest Swami Sridhar. Spotykamy się po prawie 5 miesiącach od naszej ostatniej rozmowy, No tak. którą mieliśmy w Indiach, gdzie zaczynałeś w zasadzie wtedy swoją edukację w Instytucie Jivy. Czy możesz opowiedzieć, bo w zasadzie teraz jesteś już właśnie świeżo po przyjeździe z Indii, po zakończeniu tego okresu swojego życia. Czy możesz coś opowiedzieć, jak dalej się potoczyły twoje wykłady, twoje studia w Indiach? Radę. Na pobyt w Indiach był bardzo owocny w różne przeżycia. W zasadzie pojechałem tam po to, żeby studiować sanskryt. Takie było założenie, ponieważ po latach medytacji doszedłem do wniosku, że potrzebuję u mnie znajomości tego języka i pomimo tego, że mam bardzo dużo materiałów do nauki języka, to brakowało mi takiej inspiracji, żeby się nad tym poważnie pochylić, poważnie się tym zająć. Z powodu też powodów praktycznych, ponieważ było wiele innych spraw naglących, które należało pozałatwiać, czy rozpocząć, czy zainicjować. No, a jednak sytuacja ławki szkolnej zawsze na mnie wpływała w jakiś sposób taki inspirujący. W związku z tym nadarzyła się taka okazja. Prezydent i założyciel Jiva Instytutu udzielił takiej możliwości, że bez względu na przynależność do jakiejkolwiek grupy można było przyjechać i rozpocząć tą naukę, więc skorzystałem z tej możliwości po raz pierwszy w zasadzie w życiu. Postanowiłem pojechać na 6 miesięcy i to był sposób regularny rozpocząć te studia nad sanskrytem. Tak też się stało i w połowie października, tuż przed Gaura Purnimą, czyli przed świętem pojawienia się Chaitanya Mahaprabhu, przybyłem do Vrindavan i teraz następnego dnia rozpocząłem tę naukę. Jakie przedmioty były, czy jak to odbywa, te studia się odbywały, czyli. No, przedmioty były w ten sposób, że to się rozpoczęło od takiego ogólnego wstępu, który prowadził jeden wykładowca z Uniwersytetu w Seattle. On mówił nam o Niyai, było to prowadzenie do Niyai, która jest szkołą logiki. Później był sanskryt, były Yoga Sutry z innymi wykładowcami. Sanskryt prowadził Jagannatha Das, mój brat duchowy. A kurs Yoga Sutry prowadził Advaita Das, który jest profesorem indologii na Columbia University w USA. No a Babaji Maharaj miał sanskryt i później dalszy kurs Navya-Niyayi, czyli tej logiki, jaką uprawiał sam Chaitanya Mahaprabhu jako student, a później jako wykładowca w Navadvip w Indiach, Bengalu. No, o tym to rozmawialiśmy ostatnio jeszcze w Indiach. Tak jest. A czy ta Nyaya, którą studiował Mahaprabhu, to jest ta filozofia, którą
którą studiował w początkowym okresie swojego życia, zanim przyjął śluby saniasy, czyli wędrownego mnicha, to jest ten okres jego życia? Tak, to jest dokładnie to. Jakkolwiek Mahaprabhu studiował całość Nyaya, więc Nyaya klasyczną oraz to, co nazywamy Navya Nyaya, czyli ten nowy kierunek, który powstał może w XII wieku, jakieś dwa stulecia przed pojawieniem się Mahaprabhu. Tak, to było wtedy. Czy te studia były w oparciu o jakiś podręcznik, czy też jakiś tekst filozoficzny Indii? Tak, były różne podręczniki, więc na ten początkowy kurs z Niai było kompendium opracowane przez wykładowcę. Natomiast kiedy studiowaliśmy Navya Nyaya z Babaji Maharajem, to przeszliśmy od razu do Tarka Sangraha, to jest taki komentarz do głównego tekstu Nyaya. To było od razu w sanskrycie napisane, także korzystaliśmy z tego, co się uczyliśmy w sanskrycie, uczyliśmy się sanskrytu i jednocześnie próbowaliśmy czytać ten tekst w oryginale, jakkolwiek było tłumaczenie angielskie, tak żeby każdy mógł to zrozumieć, ale Babaji Maharaj pomagał w tym poprzez własne komentarze, poprzez własne wykłady. No ale ten głównym tematem nie były Tathasandarbhy, Jivy Goswamiego później, czy to w późniejszej części tego kursu było? Tathasandarbhy były w późniejszej części tego kursu, a na zakończenie jeszcze rozpoczął się też kurs z Bhakti, Rasamrita Sindhu, Jivy Goswamiego. Tak. Czym są te Tathasandarbhy? Czym jest ten tekst? O czym jest ten tekst? Dlaczego jest ważny? No, Tathasandarbhy jest jedną z części takiego sześcioczęściowego takiej sześcioczęściowej pracy filozoficznej Jivy Goswamiego, jednego z ojców założycieli Wisznuizmu Bengalskiego, który jest głównym teologiem naszej linii, jak i również ważnym filozofem. W zasadzie te traktaty są filozoficzno-teologiczne, czy teologiczno-filozoficzne, jak kto chce. No i one opisują całość praktyki bhakti, tak jak jej nauczał Mahaprabhu. Jednakże Jivy Goswami w tych swoich traktatach wskazuje na różne punkty odniesienia, czyli udziela referencji z pism objawionych, z Ved, z Vedanta Sutr, z Upanishadów, z innych pism. Celem tych prac jest wskazanie na to, żeby obiektem uwielbienia dla Wisznuity jest Sri Krishna. Jaki jest, i to jest cała treść traktatu, jakby to są dowody, które udowadniają właśnie, że Krishna, a nie Wisznu, Shiva lub ktokolwiek tak, inny? Tak, oczywiście te dowody są zawarte w poszczególnych częściach, więc mamy Tathasandarbhy między innymi, Bhagavatasandarbhy, Pritisandarbhy, Krishnasandarbhy. No i w każdym z tych traktatów jest jakiś aspekt całości absolutu, czy całości przejawu absolutu opisywany. I oczywiście te dowody są, opierają się głównie na posłaniu zawartym Bhagavat Puranie, albo nazwanym też Srimad Bhagavatam, które dla Jivy Goswamiego stanowi główny punkt odniesienia, zresztą jak dla wszystkich odłamów wisznuizmu.
uzupełnione dodatkowymi wyjaśnieniami z poprzednio wymienionych przeze mnie pism, takich jak cztery Wedy kanoniczne, czy Komentarz do nich Vedanta Sutra, Traktaty filozoficzne w formie Upanishadów, jak powiedziałem wcześniej. No i oczywiście to ma wagę dla praktykującego Wisznuity, czy w ogóle dla przedstawiciela Sanatana Dharmy, popularny, określonego dzisiaj jako hinduizm, te referencje, te punkty odniesienia mają, no ważą znacząco teologicznie i filozoficznie, więc jeśli odbywa się jakaś dyskusja nad ważnością czy nieważnością jakiegoś argumentu, to ten własna argumentacja musi być poparta odpowiednimi referencjami z pisma objawionych. Jaki był, jeżeli tak Tatwa Sandharva oparta jest głównie o Bhagavatam, to jaki jest sens pisania Tatwa Sandharvy? Nie lepiej przeczytać Bhagavatam jako źródło tej pracy? Jaki cel stał za pisaniem tego typu dzieła? No, Bhagavata Purana jest naturalnym komentarzem do Vedanta Sutry. Vedanta Sutra jest komentarzem do Upanishad. Upanishady są komentarzem do czterech Ved kanonicznych. I tak to wygląda na obszarze filozofii indyjskiej, że kolejne generacje używają komentarzy po to, żeby objaśnić te pasaże w pismach, które wydają się w jakiś sposób kryptyczne albo mogą budzić wątpliwości. W związku z tym mamy niekończącą się kaskadę komentarzy na temat oryginalnych wypowiedzi, jak i komentarzy do komentarzy i kolejne komentarze do komentarzy komentarzy. Tak to funkcjonuje, a ponieważ temat, czyli absolut, jest nieskończony, więc z definicji komentarzy może być również nieskończona ilość, ponieważ ogarnąć całość absolutu nie można w jednym dziele w sposób zrozumiały dla wszystkich, ponieważ ludzie mają różne preferencje, różny adhikar, czyli różne nabyte umiejętności do odczytywania tego, co jest zapisane w pismach objawionych. To, co dla jednego wydaje się oczywiste, dla drugiego jest bardziej skomplikowane albo bardziej niejasne. W związku z tym istnieje dość obszaru dla wszelkiego typu nauczycieli, którzy mogą objaśniać dla swoich zwolenników to, co jest napisane. Także sytuacja jest taka, że są, powiedzmy, na obszarze wisznuizmu cztery główne takie linie i na obszarze tych czterech linii są pewne różnice teologiczne stosownie do generalnych założeń, założyciela takiej linii, i każda z tych linii dokumentuje swoją postawę komentarzami do pism objawionych. Te komentarze się różnią w swojej konkluzji, stąd i pewne różnice teologiczne, jakkolwiek źródło jest to samo. Czy w takim razie można powiedzieć, że ta Tatwa Sandharva jest pewnego rodzaju takim, nie wiem, encyklopedią w odnośnie konkretnego jednego tematu, albo indeksem, takim spisem treści, zbiorem pod jakąś założoną tezę? Wszystkimi tymi określeniami, które wymieniłeś naraz w jakimś stopniu, w większym albo mniejszym.
Że nie, to nie jest to zupełnie całkowicie autorskie dzieło Dziwy Goswamiego, że on to sam napisał od siebie, tylko nie, autorskie jest tam... o tyle, że on to napisał i wynika to z jego własnych realizacji, ale te wszystkie jego własne wewnętrzne doświadczenia czy zrozumienie musi być poparte referencjami spisławionych, wtedy jest traktowane poważnie przez pozostałe szkoły filozoficzne w Indiach. Także o tyle oryginalne, że on je napisał, o tyle oryginalne, że zawarł on własne przekonania w tych pracach, a o tyle nieoryginalne, że to wszystko już jest powiedziane w innych pismach, ale w dużej ilości pism w związku z tym w kolejnych tomach swojej pracy, w kolejnych standardach, czyli Goswami zbiera odpowiednie referencje do potwierdzenia swoich twierdzeń, swoich tez. Czy jest jakiś, dlaczego akurat ta Tvasandarbha? Czy to był jakiś, jakiś powód, że tak, akurat tematem tutaj studiów w tym przypadku była ta Tvasandarbha? Tak, powód jest taki, że można powiedzieć, że żeby móc kontynuować studia nad pozostałymi częściami, nad pozostałymi Tvasandarbhami, których jest sześć, powinno się zacząć od ta Tvasandarbhy, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, ona zajmuje się podstawowymi zasadami. No właśnie, bo może powinniśmy wyjaśnić też, czym jest ten termin tatwa w ogóle w tym kontekście filozofii indyjskiej. No tatwa, powiedzmy, w tym konkretnym przypadku, jeśli chodzi o teologię i filozofię, oznacza pewną podstawową zasadę, czyli jeśli mówimy na przykład o guru tatwie, to mówimy o zasadzie guru, czyli kim albo czym jest guru. Jeśli mówimy o Bhagavat tatwie, czyli mówimy o tym, czym jest Bhagavan albo absolut. Kiedy mówimy o tym, czym jest miłość, wtedy miłość nazywa się priti, a więc o tym opowiada Priti Sandarbha i to jest tatwa tutaj będzie oznaczała, jakie są zasady, które określają, czym jest miłość, jak się przejawia i jakie przyjmuje formy, jak to ogarnąć, jak się do tego zbliżać intelektualnie i emocjonalnie. I powiedziałeś, użyłeś słowo zasada, jak należałoby zrozumieć to słowo zasada, że zasada guru, jak zrozumieć to zasada? No rozumieć w ten sposób należy, że jest to zespół czynników, które, czy informacji, które wyjaśniają, kim jest guru, kto może być guru w oparciu o autorytet pism objawionych, ponieważ w autentycznych szkołach filozoficznych Indii to, kim jest guru, znajduje się w korpusie pism medyjskich i ktoś, kto chce spełniać tą funkcję, powinien odpowiadać tym opisom, jakie są w różnych pismach wedyjskich zawarte, które mówią o tym, no, jakie cechy powinien mieć guru. Tak, żeby zasada guru, można prościej powiedzieć, to jest, opisuje to, jakie umiejętności, jakie cechy, jaki charakter, jakie możliwości, jakie zobowiązania ma osoba, która chce być guru, albo została namaszczona przez kogoś, aby tą rolę przewodnika duchowego spełniał. I teraz tak, mamy sześć Tvasandarbha, czemu akurat są takie, dlaczego one są w ogóle ważne, czemu akurat te tematy, a nie jakieś inne? No bo to jest
już tak, te kategorie, które Dziwe Goswami ustanowił, według niego to były te kategorie, które w sposób kompletny opisują całość przejawu absolutu. A czy potem, no bo tak, studiowałeś Tatwa Sandarbę w jakiejś tam części, bo rozumiem, że chyba nie zdążyliście całości. Zdążyliście całość. Całość, tak. No, studiowanie polegało na tym, żeby Babadzi Maharaj prowadził wykłady, które był to jakiś jego monolog. I później było miejsce na zadawanie pytań, więc tam, gdzie ktoś ma jakieś wątpliwości, więc Babadzi Maharaj wyjaśnił w oparciu o własne komentarze do Tatwa Sandarby, ponieważ studiowaliśmy z jego własnego komentarza do pracy Dziwy Goswamiego. To jest jakieś nowe wydawnictwo. No, tak, kilka lat ma na karku. A czy nie, 2-3 lata, czy nie, że to jest świeże, że w tamtym roku? Nie. A jest dużo różnych komentarzy do samej Tatwa Sandarby, jeżeli idziemy tym tokiem rozumowania komentarza do komentarza, który komentuje komentarz? Jest kilka, ale w zasadzie te komentarze są, pochodzą od nauczycieli z obszaru linii Gaudia, ci, którzy są, należy do innych odłamów wisznoizmu, raczej tak dalece nie zagłębiają się, po prostu to jest jakby traktat, którym zajmują się głównie wisznoici bengalscy. Także nie ma zbyt wiele komentarzy poza, są jakieś nowsze opracowania naukowe, ale one rozpatrują to, co napisał Dziwa Goswami z akademickiego punktu widzenia. Także nie ma żadnych teologów, nowożytnych, którzy by jakoś poświęcali temu więcej uwagi. Myślę, że Satya Narayana Das Babaji Maharaj jest nowatorski tutaj pod tym względem, żeby podjął tego dzieła, żeby rzucić nowe światło. Przekazuje to, czego nauczy się swojego guru i to, co jest również owocem jego własnych przemyśleń i wewnętrznych doświadczeń. A coś jeszcze poza tym studiowałeś? Czy w zasadzie to wyczerpuje ten moment? No, zajmowaliśmy się przez moment również studiowaniem pewnych wersetów z Gopal Champu, co jest taką, można powiedzieć, ostatnią pracą Dziwy Goswamiego, jego taką kwintesencją całego życia, gdzie zawarł wszystkie konkluzje, wszystkie wnioski z całej swojej działalności pisarskiej. Ale jest to tekst bardzo zaawansowany filozoficznie i po prostu rozpoczęliśmy jedynie smakowanie tego owocu. I ponieważ kurs jest rozłożony na między 6 a 12 lat, więc z pewnością będzie miejsca, żeby zająć się tym w większym wymiarze czasu, czy bardziej intensywnie, pójść bardziej głęboko w te zagadnienia. Tekst nie jest łatwy, jakkolwiek jest również korzystny dla tych, którzy studiują sanskryt, ponieważ język używany tam przez Dziwę Goswamiego jest bardzo dojrzały i pozwala to ubogacić własny wokabular, własny zasób znaczeń i słów sanskryckich.
i zrozumieć, jak operuje się, jak Dziwa Goswami operował językiem. Tak? Jest to interesujące. Oczywiście konkluzje tam zawarte są teologicznie i filozoficznie interesujące, ponieważ Dziwa Goswami konkluduje tą pracę, przyjmuje po prostu określoną pozycję takiego specyficznego zagadnienia z obszaru filozofii Gaudiów i dlatego jest to ciekawe. Rozumiem, czy w takim razie zamierzasz kontynuować swoje studia przez te najbliższe 6 do 12 lat? Co... Tak, jeśli zdrowie i czas pozwoli, z pewnością. Jednakże nie wiem, czy będę jeździł i pozostał tak długo przez 5 czy 6 miesięcy, ponieważ mam obowiązki w Polsce i w innych krajach. Ale kurs jest ułożony tak, żeby można brać w nim udział poprzez internet, ponieważ jest no, to rozwiązanie, powiedzmy, technicznie dobrze przeprowadzone i inicjalnie, czyli wstępnie można pojechać na miesiąc, na dwa, a później domu poprzez internet można brać udział. Także z pewnością moje nastawienie, mój smak idzie jakoś w tym kierunku, zawsze tak było. Jestem przekonany o potrzebie własnej edukacji. W związku z tym, jeśli jest taka możliwość, trzeba z pokorą z niej skorzystać i podnosić własne kwalifikacje, mówiąc bardzo prosto i bezpośrednio. Dobrze, dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. Moim gościem był Swami Sridhar. To była rozmowa z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishnakirtan. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe.